Normalnie statek w porcie w Grudziądzu kończy kursy około godziny 19. A tutaj niespodzianka. Od wczoraj przedłużone rejsy. A na pokładzie kogo spotykamy? Janusza Dzięcioła, któremu tak się spodobały wycieczki wodne po Grudziądzu, że postanowił rozpocząć własną kampanię wyborczą właśnie na Wikingu, na którym spotyka się z mieszkańcami Grudziądza. Pomysł nie jest mój, pomysł jest teraźniejszego pana radnego Szyszki, ale chcieliśmy wykorzystać to, co zostało zrobione i to, przed czym pan prezydent też się trochę bronił. Pan prezydent się bronił przed tym statkiem. Ja zawsze uważałem, że to dobry pomysł, że powinniśmy pozwolić mieszkańcom Grudziądza Wisłą popływać i zobaczyć Grudziądz, jak on wygląda od strony właśnie Wisły. Widzieliśmy go zawsze z mostu, ale to jest daleko. Dzisiaj Grudziądzanie mogą to obejrzeć sobie blisko. Statek płynie przy jednym i przy drugim brzegu bardzo, bardzo blisko. My nie wychodzimy z założenia, że ta marina to jest coś złego, bo to jest piękne. Czyli jednym słowem, port panu się podoba? Ale oczywiście, port mi się podoba. Myślę, że jesteśmy jednymi z pierwszych ludzi, którzy ten port ożywiają. Było do tej pory cicho i spokojnie. Dzisiaj postanowiliśmy na ten statek wnieść jeszcze muzykę. Jak zapewnia poseł, podczas wodnych wycieczek nie będzie prowadził agitacji wyborczej. Nie robimy wiecu wyborczego. Chcemy, żeby mieszkańcy Grudziądza, skoro do nas przyszli, to rozumiem, że chcą zobaczyć, kim jesteśmy i chcę, żeby nas poznali. I jak będziemy ich zanudzać kampanią wyborczą wtedy, kiedy oni mają się bawić, to tak naprawdę zepsujemy cały pomysł. Zapraszamy do zabawy, zapraszamy do zwiedzenia miasta w zupełnie inny sposób. Janusz Dzięcioł z mieszkańcami podczas kampanii nie tylko będzie rozmawiał na statku, ale również w trakcie wycieczek historycznych po mieście. Mamy jeszcze inny pomysł. Będziemy też jeździli po mieście. Będziemy też organizowali wycieczki po mieście z przewodnikami, z ludźmi, którzy znają historię Grudziądza. Bardzo często jest tak, że biegamy przez miasto, nie mamy czasu nawet zauważyć. Chce pan tutaj wejść w taką rolę, powiedzmy, gospodarza miasta już w tej kampanii, bo chyba nie, tak to rozumiem. Nie chcę. Ja chcę wejść w rolę przyjaciela. W rolę przyjaciela, jak chcę skrócić dystans. To nieważne, że ja jestem posłem, a ludzie, którzy do mnie przychodzą, są... W tej roli występuje pan jako kandydat na prezydenta. Dokładnie tak jest, ale ja chcę... Nigdy nie stawiałem przed sobą murów, ani nie rozszerzałem tego dystansu. Zawsze chciałem, żeby ludzie byli blisko. I to jest tego przykład. Przykładem będzie też to, jak będziemy jeździć po Grudziądzu. Będzie wiele sytuacji, gdzie będziemy się spotykali z mieszkańcami na osiedlach. Więc myślę, że to jest chyba najlepszy sposób na prowadzenie kampanii. Nieważne, ile nie stać nas dzisiaj na drogą kampanię, więc robimy taką, na jaką nas stać. Co kandydat na prezydenta sądzi o kampanii swoich konkurentów? Co sądzi o protestach, jakie miały niedawno miejsce? Pana konkurenci zaczynają mówić o sitwie. Niedawno tutaj się odbył protest. Też w tym miejscu, gdzie stoimy, kawałek stąd, że tak powiem, do różnych incydentów dochodziło. Co pan na to? Jak pan to skomentuje? Jeden z redaktorów, który do mnie dzwonił i który wypytywał mnie o różnego rodzaju sprawy, nawet o czarne teczki, użył takiego sformułowania, czy to będzie kampania brutalna, czy aksamitna. Ja bym chciał, żeby była aksamitna. Głos pomorski. Nieważne, ale ja bym chciał... Każdy, kto chce popływać z Januszem Dzięciołem, będzie miał jeszcze okazję w najbliższe dni. Proszę Państwa, pływamy dzisiaj dwa razy, będziemy pływali prawdopodobnie w poniedziałek, będziemy pływali prawdopodobnie we wtorek, więc ja bym ten numer telefonu, który Państwo znacie i ten numer telefonu, na który do tej pory dzwoniliście, dzwońcie Państwo, kolega radny Szyszka będzie Państwa informował, jak długo jeszcze będziemy jeździli. Chcielibyśmy jak najdłużej, zobaczymy, jakie są możliwości tych ludzi, którzy nam tutaj pozwolili na to, żeby z nimi pływać.